Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy, a raczej ja będę przygotowywał przyczepy do wożenia obornika. Akcja już myślę, że ruszy jakoś po weekendzie. Dzisiaj jest czwartek, 12 listopada. No i wczoraj w środę, czyli 11, miała być hamownia, była zamówiona, ale chłopaki przełożyli ze względu na to, że jest po prostu święto, jest przełożona na piątek, czyli na 13. Piątek 13 wam powiem, że źle mi się kojarzy. No ale niestety jest taki termin. Data nie ma to nic wspólnego, jak to wszystko wyjdzie, się okaże już jutro, a wy prawdopodobnie w sobotę albo w niedzielę. Działamy. Muszę tutaj naprawić światło, ponieważ coś problem chyba z masą jest, nie świeci, a oświetlenie to jest podstawa, jeżeli chodzi o transport, ponieważ jeżeli mamy niesprawny sprzęt, nie ma oświetlenia, po prostu stwarzamy ryzyko na drodze, dlatego musi być wszystko sprawne. I tutaj od powietrza muszę przewód wymienić w tej helce dużej 10-80-11. Tutaj jest po prostu pęknięty, tutaj nie wiem, ktoś rzeźbił jeszcze sznurkiem, ratował się, żeby powietrze nie uciekało, bo jak dogniemy, to nie ucieka. Gdzieś tutaj na zbrojeniu po prostu cały pęk, dlatego ja to odkręcam i bierzemy się do roboty. A co to? 27 szoko. O, brat wyjechał opryskiwaczem i będziemy tutaj sobie działać. Muszę zdjąć fartuchy, te jak i te, bo obornik po prostu tutaj się na tym blokuje i nie zlatuje. Dobra, bierzemy się do dzieła. A więc odkręcamy delikwenta, który tutaj nam po prostu przez niego ucieka powietrze. Tutaj wszystko zapieczone, zardzewiałe. Będziemy musieli odkręcić najpierw tam właśnie z przewodu, z rurki. Dlatego bierzemy się za tamtą czynność, bo tutaj jest po prostu zardzewiałe, zaspawane. No i niestety musimy się, żeby cały przewód się obkręcał. Niestety nie obeszło się bez brzeszczota, czy było odciąć przed rurką. Trzeba wziąć trochę dłuższy, żeby nie był tak zagięty. No i lecimy. No i oraz tutaj kupię nowe te, bo zobaczcie, są jakie już wypalone. Jak się zapala przyczepa, to ledwo co widać. To będzie groszowa sprawa. Chyba że ewentualnie je wyciągnę i po prostu wymyję i będą ok. No i dobra, lecimy. Jeszcze muszę tam kupić parę dupereli. No i będziemy lada moment podczepiać się i sprawdzać sprawność, czyli kierunki, światła, stop, pneumatykę, czy wszędzie powietrze, czy zawór w tamtej pierwszej przyczepie, siódemce, dobrze przepuszcza, sprawuje olejowy. Ponieważ ta nie ma zaworu, to mniejsza ma i będzie musiała być ciągana niestety, ale tutaj nie ma żadnych obaw. HL-ki są przystosowane. Tutaj zaczep jest ogólnie mocny, więc nie będzie żadnego problemu. Lecimy do sklepu i widzimy się po krótkiej przerwie. A teraz takie trochę urozmaicenie odcinka, żeby nie było tylko tego podwórka. Taka odpowiedź dla was. Ja sobie założę kamerę na głowę. Odpowiedź, bo dużo się osób pyta, dlaczego nie zasiejemy, albo ja ogólnie nie zasieję kukurydzy, że nasze gospodarstwo nie ma kukurydzy. No zobaczcie, jesteśmy w kukurydzy i tutaj nie jest wcale słaba ziemia. Tutaj jest taka, można powiedzieć, nie najlepsza, ale nie najgorsza czwórka. To nie jest moje pole, to jest pole Duńczyków i zobaczcie, idziemy. Kukurydza jest wiecha mojej wysokości, a liście sięgają mi raptem do brody, czyli kukurydza nawet nie osiągnęła 2 metrów. No może miejscami w porywach, jak trzecia klasa jest, to może 2 metry ma, ale nie o tym. Zobaczcie, tutaj przeszliśmy. Zobaczcie, jakie tu kolby są. Opatrzcie. Zobaczcie, jakie kolby są. To jest właśnie potwierdzenie tego, jaka była u nas susza. I pełno niedowiarków jest, którzy po prostu w to nie wierzą. No ale ja cały czas powtarzałem. Zobaczcie. Tu całą górę zredukowanie, czy to po prostu jest jakiś niedobór czegoś, czy jakiegoś pierwiastka. Czy po prostu to spowodowane jest suszą, że roślina zredukowała i wykształciła tyle, ile mogła. Ops, złamaliśmy, może nie zleci kombę jeszcze. I zobaczcie, tutaj jak w tym miejscu ta kukurydza, nie wiem, może nie znam się, nie jestem specjalistą, ale na pewno tutaj plon nie będzie szałowy. Myślę, że w granicach, nie wiem, 3-4 tony. Tak jak w tym miejscu idziemy, o zobaczcie, tutaj jaka kolba jest.
Tu nie ma kolb. Tam jak oglądam chłopaków na YouTubie, czy Grzesia Bardowskiego, Arka Perkinsa, pozdrawiamy. U nich kolby są dosłownie takie. Takie trafiają się kolby. A ja tutaj, idąc, ja takich kolb nie mogę znaleźć. I to jest właśnie moja odpowiedź. Od 3 lat pogoda u nas jest dość, powiem wam, warunki na uprawy, jeżeli chodzi o rolnictwo, są bardzo ciężkie. I był gdzieś zamysł, o zobaczcie jaka niska, był gdzieś zamysł w głowie, żeby w tą kukurydzę wejść, no bo to oczywiście rozłożyłyby nam się prace pożniwne oraz żniwa by nam się rozłożyły. Tutaj prace wykonywane są późną jesienią, czyli jakaś orka czy bez orka, zależy jaką uprawę wykonuje. Nie musimy gonić z tymi zasiewami ozimin. No i żniwa nam się rozkładają, kosimy tutaj to na przestrzeni października, listopada, zależy jaka jest aura. No i jak spoglądam na te uprawy, zobaczcie, jeszcze te właśnie dzikusy tutaj latają, patrzcie ile tu jest szkód, no to nie przekonuje mnie, aby spróbować kukurydzę. Może jak troszkę aura się odmieni i u nas będzie mokro, a gdzie indziej będzie sucha, bo warunki będą optymalne u nas, ale tego człowiek nie przewidzi. Zobaczcie, cyk, no nie ma kolb, tutaj plonu nie ma, tutaj plon będzie mniej więcej oscylował na takiej granicy jak zboża zasiane i dobrze dopilnowane, bo zboża sięgały gdzieś około 5-6 ton i tutaj kukurydzy więcej nie będzie. Chyba że się mylę, jestem w błędzie, ale jak widzę, tam takie pokazują kolby przy obsadzie 80-85 tysięcy, no to i tam ciężko przekroczyć 12 ton, no to tutaj ile może być, jak ta kolba nawet nie jest w połowie. No i tutaj macie właśnie taką zagadkę i odpowiedź. Kręci mnie to, ale jak widzę takie coś, to po prostu to rolnictwo to nie jest zabawa, żeby można było się bawić, ziemie są niespłacone i w jakimś stopniu, jeżeli się uprawy nie umie w jakimś stopniu prowadzić, dopiero by się uczyło, no to nie tędy droga. Tutaj poważne decyzje są podejmowane i na razie opieramy się na tym, co potrafimy robić w miarę możliwości dobrze i nam to się sprawdza i wychodzi, że co roku w jakimś stopniu albo gorzej, albo lepiej rok możemy zamknąć. A tu, jak miał takie pole kukurydzy, naprawdę bym płakał, bo nie miałbym odliczyć koszty uprawy, to nie byłoby nawet naczyń dzierżawny, które czasami jest po prostu, czynsz jest nabity, no i niestety pole musi przynosić pewny dochód, a tutaj ja nie widzę pewnego dochodu. Stanąłem tutaj na wspólną działkę z bratem, po prawo moja działka, po lewo brata, i tutaj jest jęczmień hybrydowy zasiany, poprzeczek jest konwencjonalna odmiana, bo brakło nasion, działka 30 hektarów. No i tutaj właśnie chcę wam zaprezentować minus orki, jaki w tym roku wystąpił. No i minusy są takie właśnie, jeżeli mamy dużą ilość wody na raz, w naszym przypadku to na przestrzeni jednego miesiąca to było, dla mnie to jest dużo i dla ziemi, która nie jest przyzwyczajona do wody, tylko była wysuszona i nie przyjmowała jej. Jest taki efekt, jaki tutaj właśnie widzicie, udeptany poprzeczniak powoduje, że nadmiar wody, ta woda nie wsiąkała. Zobaczcie, co się dzieje. Te rośliny są niewydarzone, woda je przydusiła i się męczą. Wejdziemy dalej, jest wszystko w porządku. Ewentualnie można zaobserwować, akurat na jęczmieniu nie, ale na pszenżycie, gdzie jest słabsze, przykładowo. Po śladach, po traktorze, gdzie uprawiałem talerzówką, po prostu zagnieciona ziemia jest, u góry wszystko ładnie wygląda, pulchniutko doprawione, ale niestety tam, gdzie jest ziemia zaciśnięta, ta woda też nie mogła przejść i po prostu za śladami pumy na szagę, jak było robione, widać odznaczenia na niektórych polach, gdzie jest zagęszczone za mocno i ta woda nie miała możliwości w miarę szybko przejść w głąb profilu glebowego. No i to skutkowało właśnie, że korzenie były w warunkach beztlenowych, no i troszkę podżółkły. Teraz wszystko to odbija, opady na razie się unormowały, jest cisza, spokój. No i tutaj jest właśnie SY Galileo. Mamy zasianego w tym roku go 40 hektarów ponad,
50 hektarów, bo każdy wziął po 10 hektarów i nowej odmiany Dakoty chyba, ale to będzie w kolejnych odcinkach. No powiem wam tak, są miejsca lepsze, gorsze, tutaj warunki były bardzo ekstremalne, tutaj jest obręb, na którym ogólnie od wiosny aż do żniw spadło najmniej wody. O, tutaj męczył to diament, można powiedzieć, że on to wyorywał skały na tym polu. No ale nie jest źle, zobaczmy jak to wygląda. Tutaj wszystko się krzewi, nie powinno być problemów. Schody były utrudnione, ponieważ było bardzo sucho. Zobaczmy ile typowo, przykładowo jeden ziarniak już ma rozkrzewień, jak ma miejsce. Jeden, tutaj drugie wychodzi, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, przepraszam, osiem. Zobaczmy teraz jak wygląda, gdzie jest po prostu zagęszczenie zbyt duże, albo po prostu normalne, tylko warunki rośliny miały warunki dogodne do skiełkowania. Jeden, tu już drugie się kształtuje, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, też osiem, czyli tutaj nie ma żadnego wyznacznika głęboko, czy płytko, czy gęsto, czy rzadko. Jak widzicie, wszystko jest optymalnie. Dobra, lecimy z powrotem, mam już kupione wszystkie elementy potrzebne do przygotowania przyczepy i widzimy się po prostu na gospodarstwie, na podwórku przy majsterkowaniu dzisiejszym. Coś tu lichy korze, nie wiem czy on się urwał czy co. Ogólnie też u nas w tym roku odchwaszanie poszło jesienne bardzo mocne, mocniejsze o 20% niżeli co roku i to też się przyczyniło, że te substancje po prostu dzięki opadom te substancje wnikały w głąb ziemi i one są do korzeni szły i to rośliny w jakimś stopniu też były przehamowywane, ponieważ pobierały te w jakimś stopniu substancje i korzeń, system korzeniowy był obciążony. Dobra, nie zanudzam, pierdu, lecimy dalej. Jak będzie optymalny rok i na wiosnę będą w miarę możliwości jakieś opady sprzyjające, to tutaj ósemkę normalnie będziemy ściągać, ale do plonu to jest, wiecie, stąd jak do nieba. Jeszcze cały praktycznie sezon przed nami. A tutaj przy okazji, jak byłem na polu, zajechałem na płytę obornikową do znajomego. Tutaj jest obornik, który będę właśnie wywoził niedźwiedziem. Myślę, że po weekendzie uda się. Mam w planie jeszcze jakoś orki zacząć i na chwilę obecną dużo tego nie ma, ale jeżeli na bieżąco będziemy to wywozić, to się myślę, że do wiosny uporam. No odległość to jest około na pole od płyty 11 km. Dużo, niedużo, ale widzę, że warto to wozić, ponieważ na polu po tym nawozie jest niebo a ziemia. Nawozy mineralne nawozami mineralnymi, ale tutaj wprowadzamy bakterie i po prostu większe ilości tych składników, no i to przemawia do mnie, żeby ponosić te koszty i po prostu to stosować. O, tak się tutaj to prezentuje. Ten rok jest fajny, dużo wody dostał i on będzie się po prostu fajnie przerabiał. Teraz jak my go ruszymy, przewieziemy na pole, wywrócimy, podgarniemy, to on znowu będzie wymieszany i to już będzie skutkowało, że na jesień 2021 będzie pięknie przerobiony, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, lecimy dalej. A więc dobra, jesteśmy na podwóreczku i tutaj niestety tam na rurce trzeba było potraktować, co idzie na tył, na tylnią oś powietrze, trzeba było potraktować flexem to, szlifierką kątową. No i tutaj takie przeróbeczki, bo standardowo tutaj mieliśmy przerobione na nypel, a my zrobimy to na taką przejściówkę, na zatykaną i na opaskę przewód, czyli cyk, podkładka metalowo-gumowa, najlepiej się sprawdza, zero wycieków, syczenia, zakręcamy, dokręcimy za chwilę, założymy przewód, opaskę i będzie dalej śmigać. Kurczę, powiem wam, te przyczepy to mistrzostwa świata. Tyle co one już w swojej karierze, każda przywiozła ziemniaków, kamieni, ziemi, zboża, to po prostu ktoś, kto wymyślił te przyczepy, powinien dostać medal.
Niech jakaś nowa przyczepa przewiezie tyle surowca, co te jeszcze DDR-owskie przyczepy, to nie ma szans. Żadna nowa tego nie wytrzyma. Te HL-ki są elastyczne, wyginają się i jadą dalej, a te wszystkie nowe są sztywne i to jest właśnie minus. Albo burty się wypaczają, albo podłoga siada w każdej. Zaraz napiszecie, że co ty gadasz, ja mam takie nowe przyczepy i one chodzą. No tak, bo one nie przywiozły jeszcze milion ton, tylko rocznie maksymalnie pewnie z 300, 400 albo do 1000 ton. Dobra. Tutaj mam nowe klosze na lampki. Zaraz będziemy cudować. Opaseczki z koziej beczki zakładamy. Ta idzie na tył, a ta pójdzie zwykła tutaj. Zakładamy przewód. Dobra. Opaskę. Jakiegoś wkrętaka. Tutaj też chciałem dać taką dużą na kluczyk skręcaną, ale niestety jest za szeroka i mi, jak sprawdzałem w sklepie, opaska łapie na grzybek. A tutaj grzybek jest po to, żeby przewód zacisnąć między tym nyplem a grzybkiem. No i skręcamy. To wytrzymasz. Jak jest grzybek, zaciśniemy. Tylko trzeba uważać, żeby po prostu nie przeciągnąć tej opaski, bo one są chińskie. W kolejnej części odcinka wymieniamy wszystkie tutaj gumki w układzie pneumatycznym jednoobwodowym od hamulców, bo są, zobaczcie, porwane i po prostu nimi ucieka powietrze. Podstawa, czyli tak jak wspominałem, nie wiem czy na początku odcinka wspominałem, to jest podstawa, jaka musi być. Odkręcamy. Pewnie niektórzy się zastanawiają, czemu nie kupię nowego gniazda, bo to jest oryginalne gniazdo od niedźwiedzia i ono jest twarde, ten aluminium jest po prostu inne, nie jest takie miękkie jak te nowe, bo te nowe to po prostu nawet nie waży. Odkręcamy. I zaraz wymienimy gumkę. Twarda jak diabli. Dobra, wyciągamy starą gumę. Zakładamy nową, mięciutką. I będzie Ameryka, tylko mamy jakąś lepszą, bo ta jest jakaś taka poszarpana. O, tu jest lepsza. Klik. No i dobra. Tutaj ewentualnie jeszcze to możemy wydmuchać, wyczyścić wszystko i sprężynka działa. Tylko przedmuchamy. Z powrotem. Dwa. Ewentualnie nasmarujemy.
Teraz sztuka jest to nakręcić. Chyba się udało. No i dobijamy. Dobra, na dzisiaj to tyle. Jedna przyczepa już jest przygotowana. Nigdzie powietrze nie ucieka. Światła naprawione, jedno jak i drugie, bo po prostu przerywały, nie było masy, nie masowała lampa, trzeba wszystko poprzeczyszczać. W szlifierku kątowym tutaj ramę pozapsikiwać na nowo, nowe klosze założyłem, żeby ładnie to świeciło. No i co, jutro zajmę się przed przyjazdem hamowni drugą przyczepą, robi się ciemno, nic nie widać, nie będę wojował. Tak więc na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczyska. Ciekawe, czy piątek 13 to będzie dla hamowni, czy dla niedźwiedzia. Na razie, cześć.